Cześć, witam Was moi kochani bardzo serdecznie. Tak jak obiecywałam, chciałam Wam pokazać zakupy ubraniowe z jednego sklepu w Wejherowie na Pomorzu. I dużo tu jest takich naturalnych, fajnych rzeczy, dosyć ciekawych, takich trochę szatowych, magicznych, takich jak ja lubię. I no już pierwszą rzecz jestem ubrana. Słuchajcie, jest to długa sukienka. Jak widzicie, ona na dole ma taką halkę, która jest zupełnie osobno zakładana, bardzo prześwitująca biała. I ta sukienka jest właśnie w rodzaju takich lnianych, słowiańskich narzut. Ona jest 100% lnu, zrobiona ze 100% lnu. Halka ma bardzo fajną, taką podwójne dno, bardzo prześwitująca. Można też, wiecie, taką kieckę gdzieś tam coś trochę upiąć, podpiąć, tak żeby było halkę widać. Natomiast lekka, przewiewna, przejrzysta, luźna przede wszystkim. Natomiast bardzo mi się podoba ten fakt, że ona jest właśnie taka słowiańska. Także jeżeli będą jakieś rytuały, czy tego typu rzeczy, czy jakieś spotkania, to ona będzie jak najbardziej adekwatna. Dekolt nie jest duży. To płócienko można nosić również bez tej podszewki, bo nie prześwituje, jest po prostu lniane. Podszewka halka w momencie, jak będzie cieplej, ale uważam, że jest po prostu rewelacyjna i to jest taka pierwsza rzecz. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mi bardzo w neutralnym, fajnym kolorze. Druga rzecz, też z gatunku takich szatowych. Też ją założyłam na tą halkę, słuchajcie. Chociaż kieckę mierzyłam jako obiekt samodzielny, ale naprawdę z tą halką tutaj można poszaleć. Długa, czarna, tak samo rękawki na 3/4, obszerna, trochę wygląda jak sutanna. Ale do magii ochronnej jak najbardziej, no i do fajnego wyglądania. Też 100% lnu, długie, przewiewne, bezhalkowe może być, także nie ma problemu. To tak jakby są trzy wersje w dwóch sukienkach. Czarna z halką, czarna bez halki, szara, naturalna z halką, naturalna bez halki, także można. Luz, tutaj trochę rozszerzana na biodra. Długość bardzo fajna, można robić bardziej powłóczyście z tą halką, bądź mniej powłóczyście. No, ale trochę wygląda właśnie jak taki lekko zakonny wdzianko, ale czymże jesteśmy, jak nie sektą jednorożców. Jednorogi są. Także mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mnie bardzo. Słuchajcie, tutaj jeszcze by się 1000 mnie zmieściło. Ma takie fajne szycia. Tutaj jest szycie, bardzo fajnie to wygląda. Kieszenie muszą być, kieszenie są wewnętrzne, w tamtej były zewnętrzne, ale też można naprawdę fajnie. I powiem Wam, że ja ją mierzyłam, jak miałam spodnie, do spodni wygląda równie dobrze, bo jest po prostu dziwna, a po prostu dziwne rzeczy są rewelacyjne. Tę samą kieckę założyłam Wam bez halki, czyli już tutaj nic nie wystaje. Pod spodem również nic nie mam. I zobaczcie, już jest mniej zakonna, mniej oficjalna. No, czekać się trochę będzie, bo to jednak naturalny materiał. Ale słuchajcie, pod takim workiem tak naprawdę wszystko się ukryje. Wygodne, czy na podróż, czy na bieganie. Rewelacja. Ja wiem, że teraz zbliża się jesień, ale tak jak mówię, założywszy do niej spodnie, też to wygląda dobrze, też to wygląda fajnie. I no, opowiem Wam, że
Bardzo ładnie robi talię, bioderka, tutaj podglądam w lusterku. Jeżeli tak trochę staniemy nieco frywolnie, także naprawdę bardzo fajna sprawa. Kolejna sukienka jest w dwóch wersjach kolorystycznych, dlatego że one się może, nie no, w kamerze też się trochę różnią. Ta, którą trzymam, jest taka sama, jak którą mam na sobie, ale jest Doroty, więc może ją zwinę, tu możecie sobie porównać kolor. Dorota ma bardziej w zieleń, ja mam bardziej w szarość. Tutaj zwinę tą Dorotę Kieckę i pokażę Wam, jak wygląda. No, jest już bardziej jesienna, słuchajcie. I może robić jako tunika, może robić jako sukienka. Kieszenie również posiada, czyli mamy wygodę. Trochę takie niby moro, ale raczej maziaje plamy. Bardzo fajnie wygląda i z tyłu, i z przodu, i z boku. Jest luźna, ładna, troszkę rozszerzona, jak to ja lubię na biodrach. Tutaj nas nic nie poszerza, tutaj dorabia talię. Do rajtus, do spodni, jako tunika, ja generalnie i tak noszę wszystko z takimi lekko podwiniętymi rękawami, bo no to gdzieś tak jest wygodniej, mi przynajmniej. Fajny fason, fajny krój. Te napisy są troszeczkę wysrebrzane, więc fajny brokat. No i podejdę do lusterka. Powiem Wam, że no taka wygodna kieckotunika. Niby prosta, a jednocześnie ładna. I myślę, że tak do pracy, niekoniecznie na imprezę, ale właśnie do pracy, jako tunika do spodni, jako tunika do leginsów, będzie bardzo fajna i zacna. Fajna taka, taki bawełniany materiał. Dłuższe bluzki, które mają ładny fason, fajnie pewne rzeczy zakrywają, także wiecie jak to jest, wiecie jak to jest, wiecie jak to bywa. No, podoba mi się długość do kolanek, nic tam, nawet można do rajtus, nic tam nie będzie odstawało, wylatało, także w ten sposób wygląda ta kiecka jajeczko, dlatego że na dole właśnie układa się w takie półkole. Tutaj jest taki troszeczkę inny materiał. To wszystko jest płótno i len, ale tu mamy paski, zaraz Wam pokażę, jak podejdę. Ona jest nieco dłuższa, rozszerzony dół, również to bardzo fajnie wygląda. Krótki rękawek, kiecka na lato, albo narzutka, spodnie, getry i również można ten kolor, myślę, używać jesienią zupełnie spokojnie. Teraz Wam pokażę, z jakiego materiału jest zrobiona. Od razu mówię, że jestem nieumalowana ani nic. Tu mamy taki, a tu, uwaga, podciąga, mam nadzieję, że w lustrze, trochę widać. Zakryjemy lustro. O, takie paseczki. Proszę bardzo. Czyli tak to wygląda. Też fajna, nie? Też mi się podoba. Kolejna rzecz bardzo fajna i nawet bym powiedziała z takiego bardzo ciekawego materiału. Myślę, że przy tej kolorystyce szaro-zielonej, mimo iż ma krótki rękawek, nadaje się nie tylko na lato, ale również na spokojnie, nadaje się na jesień. Słuchajcie, sukienka jest szyta dziwnie. Tu mam taki materiał bawełniany, tu mam taki płócienny. Ma dużo szwów, w bardzo ciekawe strony, jak zauważycie. Tutaj mamy tak z boku, tam coś leci, także tutaj już jest tak ciekawie szyta. Również ma wewnętrzne kieszenie i poobracam się Wam i pokażę, jak to wygląda. Jest taką bombką na dole. Długość bardzo bezpieczna. Ja mam 1,72 m, także naprawdę bardzo, bardzo bezpieczna długość. Bardzo fajny, jakaś niteczka mi się tutaj przyczepiła. Bardzo fajny krój, bardzo fajny materiał. Mnie się takie rzeczy podobają do getrów, do spodni tutaj naprawdę, czy latem do gołych nóg. Zupełnie, zupełnie fajnie. Jest ciekawa, inna. Kompletnie inna. Także tak to wygląda. A co jeszcze, zostanę przy lustrze? Tutaj mam lustro, w którym się widzę. Ona naprawdę jest taka trochę. Tu jest bardzo dużo wszystkiego i tam nie wiadomo, co w środku istnieje. Jest nawet rewelacja. No, kolor ciekawy do wszystkiego. Założycie biżuterię, rewelacja. Założycie ciekawą torebkę, rewelacja. Długość jest taka, że trochę podwiewa, ale też nie skraca nóg, naprawdę podoba mi się, bardzo, bardzo ładnie. Wiecie, jak to się mierzy w sklepie, a w domu to też troszkę inaczej, ale jest super. I
Słuchajcie, ostatnie trzy rzeczy, które chcę Wam pokazać. Pierwsza z nich to jest taka bardzo luźna narzutka, pod którą założyłam czarną bluzkę, dlatego że jeżeli by tego nie było, to wszystko jest na wierzchu. Bo zobaczcie, i tutaj rękawowy prześwit gdzieś tam istnieje, i tutaj, i z tyłu też bardzo fajny dekolt, bardzo mi się podoba. Ale no mówię, taka luźna narzutka autentycznie pasuje do wszystkiego. Szczególnie jeżeli na przykład są jakieś niezobowiązujące imprezy, tego typu rzeczy. Ja uważam, że wygląda uroczo po prostu. Jeżeli jeszcze na przykład zamotamy jakiś szal, żeby to tak goło nie było na jesień na przykład. No to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są spodnie. Słuchajcie, to są spodnie, ja nie wiem z czego one są zrobione, ale to jest czysta guma. Czysta guma, czysty elastan. Dotyk mają jak jeans, natomiast są rozciągliwe, przerozciągliwe, ale wreszcie nie są granatowe. Ja czarnych spodni nie mam, bo mam kota. Są po prostu szare i do tej całej stylówki, do tych rzeczy takich eko, które tutaj dominują, uważam, że wyglądają rewelacyjnie. Tym bardziej, że są wygodne, słuchajcie, one są po prostu na gumkę, mają taki udawany ekspres, a mają sznureczki. Także tak naprawdę, ja mam tą koszulkę długą, bo tak lubię. I słuchajcie, no rewelacja. Ja uważam, że taka narzuta robi robotę, że na przykład można mieć żakiet, a jak gdzieś tam po południu mamy iść, bach, narzuta już po południe. Także taki zegarkowa narzuta. Super jest. Jest super. Przewiewna, fajna. No pod spód można założyć różne kolory i już wtedy też zmienia się stylizacja. W zasadzie pasująca na wszystko i wszystkich, bo jest po prostu kawałkiem prostokątnego materiału z falbaną. Ale taki fajny, leciutki materiał bardzo mi się podoba. Naprawdę, jak tak patrzę, wygląda bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Ja jeszcze oczywiście dopracuję koszulkę do tego, dlatego że tak naprawdę fajnie było, jakby z tyłu nic nie wystawało. Albo ewentualnie jakiś taki dłuższy stanik na tej zasadzie. Zobaczymy. Z takim, wiecie tam, czy braletka. Może być ciekawie, ale bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Zatrzymałam się, żeby zrobić stop w filmie, a zapomniałam, że mam jeszcze do zmierzenia tylko bluzę. Więc nie muszę się przebierać. Teraz widzicie takie myki youtubera normalnie. Nie takie myki youtubera. Bluza. Mam nadzieję, że nie otwieram jej w tę stronę. Ojoj. Podwójny zamek. Ja to nazywam bluza krówka. Bluza krówka, muszę teraz to... Kocham zamki. Jak w nią nie wejdę normalnie, to będę w nią wchodzić nienormalnie, a potem nad tym popracuję. Mamy czas. Zrobiło się. No, widzicie, trochę cierpliwości. Otworzyłabym ją nie z tej strony. Bluza. Mierzymy, słuchajcie. Mierzymy. Bluza krówka, bo jest w kropki. Ja może od razu się oddalę, bo jest to jedna z tych moich bluz pod tytułem Mam bardzo długą bluzę. No po prostu wygląda jak krówka uroczo. Uroczo. Z takiego dosyć cienkiego materiału to nie jest bardzo gruba bluza. Ale słuchajcie, ma fajne szycie, bo znowu jest taka dosyć ciekawa. Ja spróbuję ją zapiąć, bo z tym zapinaniem kłopotliwie. Udało się. Zobaczcie, ona ma taki, o, tu mam kieszenie dziwaczne. Tu mam kropki, tu mam takie, no ona po prostu na, tu na biodrach szeroka, po prostu Batman, a Seneto Perek. Bardzo fajna, długa, do półłydki dla mnie, ja przypominam, ma 1,72 m. Tutaj nie jest za szeroka, jest luźna, fajna, można naprawdę tak, tak cieplutko się odziać w nią, odziać cieplutko, lubimy cieplutko się odziać, także nie rób toalety. Nie, nie noga do góry na widzów. Dziuniek. Także słuchajcie, no ostatnia rzecz właśnie taka. No już typowo jesienna, bluzowa. Także bez kaptura tym razem, bo przeważnie mam bluzy kapturowe. Ja sobie zrobiłam specjalną półkę na moje fajne bluzy i będę je sobie nosić naprzemiennie i na zmianę. Kto bogatemu zabroni. Mam sporo tych takich ciekawych, fajnych bluz, także naprawdę możecie sobie popatrzeć. Bardzo mi się podobają te kółka. Takie niby nigdy nic, ale fajne. No ja ją nazywam krówka. Moja bluza krówka. No i zobaczcie, jaka ona jest długaśna. Jaka ona jest długaśna, to postaram się
nie spalić świeczkowo. O, proszę bardzo, długa, fajna. Mam nadzieję, że Wam się też podoba, tak jak mi. Znowu dziwadło. Dziwadło, bluza. Prawie sukienka, ale bluza. Super. Powiedzcie mi, moi kochani, która z tych rzeczy podobała Wam się najbardziej. Trochę widzę, krzywa jestem. Która z tych rzeczy podobała Wam się najbardziej i dlaczego? Bo mi się podobają wszystkie. Znaczy, i tak mnie nie zniechęcicie, nie zrazicie, to możecie wyrażać swoje opinie. A ja będę je dalej lubić. A, i miałam jeszcze powiedzieć, znowu się zatrzymałam na cięcie. Miałam jeszcze powiedzieć, że to jest butik Szafa Noemi w Wejherowie. Nie wiem na jakiej ulicy, ale opis będzie pod filmem. Także zapraszam, bo autentycznie rzadko się zdarza, żeby w sklepie 90% rzeczy było w moim guście. Jeżeli znacie mój gust, to też będzie Wam się podobało, jakby ktoś był. Ja nie mówię, żeby przez pół Polski specjalnie jechać, ale może namówimy Noemi, co by wysyłkowo zrobiła. Zobaczymy. Także i zobaczcie, że bluza do spodni, super. Na sukienkę dwie sukienki naraz. Bardzo fajna. Bluza. Bluza. A można tańczyć. Można schować kochanka w środku, bo się zmieści. Super jest. Ciekawe, jakby poszła jutro tak do szkoły, co dzieci. Dzieci jak dzieci, nauczyciele. I na jednorożce.